10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Brawo, 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 brawo. Dziękuję. W sobotę 6 maja z Dzierżoniowskiego Rynku wystartował drugi etap wyścigu kolarskiego CCC Tour Grody Piastowskie oraz po raz pierwszy odbyła się również kolarska Korona Gursowich. To kolejna tak duża impreza rowerowa organizowana w naszym regionie. Dzisiaj mamy dzień kolarski, piękny wyścig, ważny wyścig, który w Dzierżoniowie już jest po raz któryś, czyli wyścig szlakiem Grodów Piastowskich. I dzisiejszy etap z Dzierżoniowa do Srebrnej Góry, taki etap królewski, który będzie selektywny. Cieszymy się bardzo z tego, że no po raz kolejny możemy to organizować. O 10 wystartowali amatorzy. Wielki szacunek, bo byłem na starcie. Po półtorej godziny po przejeździe właśnie tych przełęczy woliborskiej i srebrnogórskiej okazało się, że średnia była 38 km na godzinę. To jest średnia na takich naprawdę ważnych wyścigach w Europie. Także amatorzy pokazali swoją klasę i bardzo się cieszymy, że oprócz tego, że właśnie te grupy zawodowe mogą startować w takich wyścigach, to też amatorzy, ludzie, którzy kochają kolarstwo, mogą spełnić się i właśnie w taki dzień świętować. Ścigałem się tu kiedyś z zawodowcami trzykrotnie. Znam tutaj te tereny górskie. Troszkę nierówny był asfalt na zjeździe, trzeba uważać. Myślę, że trasa jest trudna. Dzisiaj, jeśli zawodowcy będą się ścigać, to się mocno porwie, bo jest dużo podjazdów. Nie jestem szosowcem. Moja miłość do roweru zaczęła się od MTB, rowerów górskich, ale szosa bardzo mi się spodobała. Także praktycznie całą drużyną dzisiaj tutaj przyjechaliśmy. Bardzo fajny wyścig, super. Trasa mocna, wymagająca, wytrzymałościowa taka, powiedziałabym. Dwa konkretne podjazdy potrafiły nieźle dać w kość.